Samorząd województwa chce, by tak jak marka Lubuskie Warte Zachodu była rozpoznawalna w całym kraju, tak chcielibyśmy, żeby drużyny, z których jesteśmy dumni i chcemy wykorzystać je także do wzmacniania marki Lubuskie Warte Zachodu, wiedziały o tym, że mogą liczyć na wsparcie województwa. I to nie jednorazowo, tylko chcielibyśmy, żeby to był taki stały proces wspierania i znajdowania możliwości w budżetach każdego roku naszego regionu. Mamy co pokazać, jesteśmy regionem kompaktowym, ale dumnym i odważnie patrzącym w przyszłość. Do tego wszystkiego potrzebna nam jest także i rozpoznawalność, i to poczucie tej wewnętrznej, regionalnej tożsamości. Dlatego z pełnym przekonaniem podjęliśmy decyzję o tym, żeby znaleźć w tegorocznym budżecie pieniądze na ten cel. Historia zatoczyła koło. Nie sposób jest nie wspomnieć. Stasiu Chomski jest tutaj świadkiem. Kiedy nikt nie chciał z nami rozmawiać, bo klub był strasznie zadłużony. I nikt nie chciał nam dać złotówki przez pierwsze 5 lat. A dzisiaj siedzę z Państwem i wychwyciłem szczególnie jedno zdanie. To już będzie normą. Bo kiedy w ten czas trochę wygrzebaliśmy się, Stasiu, z tych długów, to raczej pieniądze szły, pamiętam wówczas, na falubas. Nas nie dostrzegano. Przeżywałem to krotnie, ale nic nie mogłem zrobić, bo tak było. To jest bardzo ważny dzień. Już ten ważny dzień się zaczął w momencie awansu naszych sąsiadów z południa do Ekstraligi. Byłem tam osobiście, gratulowałem prezesowi awansu, bo naprawdę dla naszego województwa, dla naszego środowiska, dla naszych kibiców to jest wydarzenie bardzo emocjonujące sportowo. Wszyscy tydzień, 2 tygodnie przed tym mocno tym żyjemy. O tych derbach się mówi bardzo, bardzo dużo. O tych derbach powstają książki, są takie opracowania. Zapraszam do lektury. To jest naprawdę historia naszego województwa lubuskiego i tym bardziej cieszy fakt, że zarząd województwa Urzędu Marszałkowskiego dostrzega te same rzeczy, co my, kibice, społeczeństwo miasta Gorzowa, miasta Zielonej Góry, całego województwa. To poza tym aspektem sportowym, o którym tutaj wiele mówimy, o tych emocjach sportowych, to tak naprawdę też jest taki bardzo mocny aspekt społeczny. Wiemy doskonale, że nasze mecze w zeszłym roku obejrzało ponad 110 tysięcy mieszkańców, kibiców na żywo. Jeśli dołożymy tyle samo jeszcze w Zielonej Górze, to naprawdę ogląda to ponad 200 tysięcy naszych mieszkańców, przede wszystkim naszego województwa na żywo. Rzeczywiście jakby sport kompleksowo jest rozpatrywany przez samorząd województwa. Wcześniej takie wsparcie dostały nasze kluby piłkarskie, to też warto zaznaczyć. Warto zaznaczyć, że samorząd województwa wspiera też stypendia sportowe, więc jesteśmy obecni i trzymam za słowo, że będziemy tutaj kompleksowo też i stale wspierać sport i również stal. Amerykanie mają swój Super Bowl, my mamy nasze lubuskie derby, gdzie całe nasze województwo, a także okoliczne województwa żyją tym wydarzeniem, które przyciąga zarówno na stadion w Gorzowie, jak i na stadion zielonogórski komplet widzów. I bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski dostrzegł to wydarzenie i wspomógł jego organizację finansowo.